A gdybym napisał sztukę o heretykach? Przesunął się nieco bliżej mnie i obniżył głos. O tym, jak straszne wymyślają plugastwa i jak potem pełni skruchy płoną w zbawczym ogniu oczyszczenia. Zbawczym ogniu oczyszczenia. Powtórzył sobie nieco ciszej widać, po to, by zapamiętać sformułowanie. Przed mordercze intrygi i podłeknowania. Wyraźnie zapalał się do pomysłu. Ukazałbym niewinną dzierlatkę zakochaną młodzieńcu, który jest zamaskowanym heretykiem. On próbuje splugawić jej duszę i ciało. Ona wydaje go sprawiedliwości, gdyż obowiązek przedkłada nad miłość. A później zakochuje się w powabnym, mądrym inkwizytorze. — Dopowiedziałem poważnie. — No, nie wiem. — Zastanowił się, pocierając policzek i dopiero po chwili zorientował się, że tym razem naprawdę z niego kpie. — Nie sądzicie, że to dobry temat? — zapytał niemal obrażonym tonem. — Obok nas jakiś pijak chlupnął w błotnistą kałużę, opryskując przechodzącego opodal młodego szlachcica oraz jego służącego. Szlachcic zaklął szpetnie i zaczął okładać nieszczęśnika szpicrutą, zaś służący stał tuż za nim i powtarzał przestraszony. Wasza wilmożność się zgrzeje i co ja powiem ojcu waszej wilmożności, bardzo proszę, przestańcie, panie. To jest wasz temat, pokazałem. Publiczność pęknie ze śmiechu. Przyglądaliśmy się przez chwilę, jak młodzieniec...